Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Irek Staszczyk, portal radomsko24.pl i mój gość Sebastian Pierzchalski. Witam serdecznie. Witam. Kolarsko-biegowy klub sportowy w Radomsku. Tak. Wszystko się zgadza, ale nie zgadza się jedna rzecz, a przede wszystkim terminarz biegów, imprez sportowych i przede wszystkim treningów, bo koronawirus wszystko chyba wywrócił do góry nogami, jak chyba we wszystkich gałęziach, nie tylko przemysłu, ale życia naszego. Zgadza się. No my, jeśli chodzi o klub sportowy KBKS Radomsko, zaczynaliśmy tak naprawdę treningi tak około 3 tygodni temu. No i cóż, no trochę ten poślizg trwał. Ratowaliśmy się jak mogliśmy. Z licencją Polskiego Związku Liny, wszelkimi innymi rzeczami, tak żeby tylko móc trenować. Także, ale jako ogólnie zawodów nie było, tak, od tego stycznia. Więc tak naprawdę teraz wierzymy w to, że te wakacje, trochę tych zawodów będzie i będzie może wystartować. No właśnie, jutro już pierwszy taki trening, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to tu zgodziłeś się, że możemy chwilę na ten temat porozmawiać. Jesteś również po COVID-zie. Tak, przeszedłem w grudniu i od tamtego czasu trochę trwało, zanim doszedłem do siebie. I ktoś by się zastanowił, ktoś taki jak Sebastian Pierzchalski, tak wytrenowany, zawodnik, który przebiegł ileś tysięcy kilometrów, będzie? Tak. Na pewno. Pokonał niesamowite trasy, można zachorować i można później po COVID-zie powoli dochodzić do pełnej sprawności. To niech się zastanowią ci wszyscy, którzy mówią, że COVID-a nie ma. Co byś im powiedział? Że chyba za bardzo byłem w obłokach, bo jednak przeszedłem sam to wszystko, bardzo długo do siebie dochodziłem. No teraz w tym momencie mogę powiedzieć, że minęło pół roku. I w tym momencie doszedłem do jakiegoś średniego poziomu, kiedy byłem przed zachorowaniem takiej swojej formy fizycznej. Tak? Dobrze, powiedz mi, najlepsze czasy na treningach, bo nie odnoszę tego do zawodów, tam zupełnie inaczej to wygląda. Najlepszy czas na treningach, jaki miałeś, a po COVID-zie, jeżeli taki podobny dystans przebiegałeś, jak to wyglądało czasowo? No to powiem ci tak, jeśli chodzi o 10 km, no to 45-46 tak treningowo robiłem sobie spokojnie, tak żeby po prostu się nie męczyć na takim tętnie spokojnym. Natomiast pierwsza piątka, bo nie byłem w stanie przebiec dyszki, no to tą piątkę tak pokonywałem 35 minut. To jest bardzo, to praktycznie godzinka treningu na 10 kilometrów. Czyli tak? Co, to jest wrażenie, że brakuje ci tlenu, tak. Jak oddychasz, czy za płytko? Wydolność, brakuje tlenu, w sumie ja te 5 kilometrów, wtedy po COVID-zie, to było 2 tygodnie później, ja więcej przetruchtałem niż sam biegłem, więc to było bardziej takie biegnięcie kilometr, trucht, chodzenie, znowu biegnięcie, trucht, chodzenie i tak ukończyłem te 5 kilometrów, więc było mi bardzo ciężko. Styczeń też był bardzo ciężki, jeszcze w lutym miałem bardzo wysokie tętno, bo biegałem z tętnem 185, także jeśli chodzi o mój wiek i moje możliwości, to ten 185 to jest bardzo słabe, jeśli chodzi o bieganie właśnie takim normalnym, treningowym tempem. No i tak naprawdę dopiero w kwietniu zacząłem widzieć tą poprawę i tak naprawdę kwiecień, maj już tak biegam na tyle dobrze, że może nie jest też ta forma taka optymalna, której bym zadowolony, ale już jestem sobie po części dumny, bo tak naprawdę zaczynałem od zera, od grudnia zaczynałem od zera. I przez te pół roku doszedłem do tej formy takiej w miarę zadowalającej, więc teraz mogę powiedzieć śmiało, mam już to za sobą i cieszę się, nie chciałbym do tego wracać i dlatego polecam szczepienie się i uważajcie na siebie, bo to jest straszne. No właśnie, i tu jest ten cały czas, teraz to takie stwierdzenie, że no przeszedłem COVID-a, ale byłem wytrenowany, nie ma problemu, przebieram się, idę w trasę, robię 10 km, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, to ma znaczenie. No właśnie, ale drobnymi kroczkami podobno wychodzimy już z pandemii, na ten temat więcej nie powiem, ale już jutro szykuje się pierwsza bardzo fajna impreza, taka scalająca chyba tych wszystkich, którzy biegają, bo pierwsza impreza pod tytułem Biegam, bo lubię lasy. Coś więcej na ten temat, bo to już jutro w sobotę. Jeżeli dzisiaj ktoś nas ogląda teraz, jest godzina przed 20 i chciałby jutro spotkać się na takim wspólnym treningu, co musi zrobić? Może jeszcze uczestniczyć w nim? Tak, zapraszamy o 9 przy Szlabanie na Suchej Wsi, Starowiejska 120, w stronę lasu, będziemy biec rodzinną ścieżką rowerową. Jak wygląda to spotkanie będzie wyglądało? Zaczynamy od delikatnej rozgrzewki, delikatny truchcik 5-kilometrowy, no zależy jaka jest grupa. Wtedy mniej więcej poznaję grupę, mniej więcej wiem z kim mam do czynienia, z kim będę pracował, więc to zależy zaś od grupy. Są osoby, które biegają wolniej, więc one sobie robią ten dystans 5 km, czasami 2, w zależności, tak jak mówię, od poziomu.
ich a maksymalnie aktywności. Ile robicie? Czy to jest podzielone? Zazwyczaj jest cały trening trwa godzinę, więc od 9 do 10 i oczywiście kończymy na rozciąganiu, to jest bardzo ważne dla każdego, nieważne kto ile przebiegł. No i cóż, no i są jakby grupy, no, zależy się od grupy, są zaawansowane, początkujące, jeśli jest dwóch trenerów, no to wtedy jeden trener bierze tą grupę zaawansowaną, drugi trener bierze tą grupę początkującą. A powiedz mi, jak wygląda terminarz imprez? Co takiego poważnego planujecie w 2021 roku, jeżeli ta pandemia odpuści? Bo tak naprawdę no, trudno się teraz zapisać na jakiekolwiek zawody, no chyba, że one są z wyprzedzeniem, na przykład w październiku, jak na przykład Silesia, bo tam już podobno są zapisy, ale takie tutaj na naszym terenie, jakiś półmaraton, 12 kilometrów. 12 kilometrów to wiem, bo to będzie, chyba to będzie 27 czerwca, nie? Tak, planujemy właśnie bieg pod dobrą energię, malutkie run and bike. Jest to impreza właśnie biegowo-rowerowa, czyli mamy dystans 12 kilometrów biegiem, Nordic Walking 6 kilometrów, czyli jedna pętla tego, co biegną biegacze, oraz zawody MTB, czyli na rowerze górskim, w terenie trochę takim no, zaawansowanym technicznie, 20 km, więc no cóż, no i oczywiście biegi dla dzieci, bo o nich musimy również pamiętać, a zawsze promujemy jednak tą aktywność wśród dzieci. No i jest taka możliwość, mamy to okienko teraz fajnie, bo możemy organizować imprezy. Jest to impreza na świeżym powietrzu, więc zapraszam wszystkich serdecznie na tą imprezę do Malutki Resort. No cóż, no w tym momencie ciężko mi cokolwiek planować. To dopiero w czerwcu. Dopiero Sebastian. W czerwcu, tak. Dlatego tak dużo się może zmienić do czerwca. Może się zmienić. Teraz zawsze. Się cieszymy, że te obostrzenia już są naprawdę znoszone, a ta fala różnorodna jest. Mieliśmy trzecią falę pandemii, odpukajmy, chociaż to jest malowane, że nie będzie czwartej. Ale właśnie, co jeszcze podczas tej imprezy 27, zakładając, że się odbędzie, nie będzie żadnych problemów. Co jeszcze? No, myślę, wydaje mi się, że jest to impreza na tyle fajna, że dla każdego, bo każdy może pokonać ten dystans 6 km czy 12. Impreza jest wspierana przez Powiat Ostrzański, cieszymy się bardzo, przez Green Solar System, naszego sponsora głównego, jest to jakby też impreza jemu dedykowana. Fajnie, że Malutkie Resort jakby weszło w organizację tej imprezy wspólnie z nami, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, ale w roku 2014 była pierwsza, tak. Jedna z pierwszych edycji Malutkie Run. Parę miesięcy temu rozmawialiśmy właśnie z właścicielami Malutkie Resort i myśleliśmy o tym, żeby tą imprezę odświeżyć, ponieważ wtedy, w tamtych czasach, to nie wiem, czy pamiętasz, ale tak naprawdę w Radomsku były tylko dwie takie imprezy biegowe. Był to Memoriał Szymańskiego, tak, organizowany przez Urząd Miasta Mosir. I właśnie Malutkie. I właśnie ja osobiście mam bardzo dobre wspomnienia. Nie wiem, czy biegłeś wtedy, czy biegałeś. No, wtedy nie. Wtedy jeszcze nie, ale w każdym razie no, była świetnie impreza zorganizowana. I no cóż, warto by wrócić. No i tak pomyśleliśmy, czyli rozumiem, że to jest dla każdego. Oczywiście, oczywiście. Czyli tu nie musi ktoś zastanawiać się, a dopiero zaczyna biegać, nie wiem, czy pokonał ten dystans, ale to jest dla wszystkich, dla całych rodzin z dziećmi, z małymi oczywiście, bąblami, przede wszystkim. Które mogą przyjść, popatrzeć, przebiec się również. Dokładnie. Poza tym Malutki Resort jest tak fajnym miejscem, że po bieganiu zawsze każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie, żeby tam trochę zostać i może wrócić do tego, Sebastian, co było kiedyś. Sebastian, pół maraton już w Radomsku był. To było w 2019 roku, dobrze? W marcu? Tak, to był rok 2020. 2020. Tak, rok temu dokładnie. Koniec lutego to był chyba. No, 8 marca, na dzień. No właśnie, miałem startować. A później zaczęły się obostrzenia. Dobrze, a czy jest w planach, bo biegacze bardzo często mają ten niedosyt, radomszczańscy biegacze, tak zorganizować w Radomsku maraton. No już pytałeś mi o to kiedyś. Rozmawialiśmy, tak. Wiem, i wracam do tego tematu, bo może bym zdopingował całe środowisko biegaczy. To jest w pewnym stopniu też wrzucenie takiego kamyczka do Urzędu Miasta, do powiatu, bo to musi być taka impreza, która właśnie scala wszystkie środowiska, bo przedsięwzięcie bardzo poważne. Tak, znaczy powiem ci tak, po półmaratonie myślałem nad tym, ale cóż, no obostrzenia i to wszystko, co się działo przez ten rok, dużo się zmieniło. W tym momencie nie sądzę, żeby cokolwiek takiego wydarzyło się w tym roku. Ale półmaraton będzie w tym roku? Też ci nie potrafię powiedzieć, bo nie wiem, co będzie we wrześniu. No właśnie. Planowaliśmy w marcu razem z Naleśnictwem Radomsko, ale no cóż, stało się jak się stało. Teraz ci powiem, że tak, no okej, okay, mogę powiedzieć ci, no planujemy we wrześniu, bo planujemy, przymierzamy się, ale ja nie wiem, co będzie, tak? I nie, no to ten duży znak zapytania jest postawiony.
bardzo zdecydowanie i trudno tutaj wyrokować, że będzie inaczej. Czyli co, zapraszamy jutro, godzina 9:00 przy szlabanie na Suchej Wsi. Trening dla każdego, BBL. Jeżeli ktoś chce pobiegać, czyli tylko przede wszystkim strój sportowy, wygodne buty, tak, i chęć do biegania. Chęci do biegania. My się resztą zajmiemy. No właśnie, to zapraszamy bardzo serdecznie. Ja w imieniu Sebastiana Pieszalskiego zapraszam, bo warto się ruszyć z fotela, bo mamy już wiosnę w pełni, przecież to już maj. Zgadza się. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę, Sebastian. A Państwu jak zawsze dziękuję za uwagę i zachęcam, abyście zaglądali. Nieważne, czy jesteście w pracy, w domu, czy na spacerze, zaglądajcie na portal Radomsko24. Wszystkiego dobrego życzę, a przede wszystkim dzisiaj dużo, dużo zdrowia. A jeżeli zdrowia, to tego optymizmu, żebyśmy pozytywnie myśleli. Do usłyszenia, do zobaczenia.